Cześć. No, dzisiaj chciałem pokazać to akwarium, w którym walczyłem z sinicami. Tak, to ten zbiornik, nie? No, jak dla mnie wygląda super. Nie mam, no nie ma glonów. Przepraszam, coś tam aparat łapie, jeszcze jakieś skupienia. Nie ma glonów. Znaczy, nie, żeby nie było. Coś wyłazi. Nie ma bajki, nie ma fajnie. Słuchajcie, poprzedni film, jak odkrywałem ten zbiornik po zaciemnieniu, to chyba już minął miesiąc. Minął miesiąc, od tego czasu on przeżył przycinkę ostrą, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale tam niektóre rośliny poszły ostro w górę. Część z dołu wyłysiała, potraciła liście, wyciągnęła się do góry, więc tutaj zrobiłem no, sporą metamorfozę. Co się podziało? Słuchajcie, kupiłem roślinki in vitro. Pierwszy raz w życiu kupowałem in vitro. No, miałem nadzieję, że coś z tego będzie. No i chyba coś jest. Co kupiłem? Może zacznę od tego, co mnie najbardziej cieszy, nie? Za lotosem widzicie, pełzacz jest bagienny i on super wyskakuje. No, niby miesiąc, ale ja wiecie. Dałem tym roślinom czas, ponieważ to jest jednak piach. One im trudniej przebić się do tego złoża ziemi ogrodowej, które jest pod spodem, więc one wolniej wystartowały. Do tego, no, ja brałem in vitro, one były niewielkie, słuchajcie. W wielkości 2-3 cm były sadzonki, więc jak dla mnie przez ten miesiąc on super wyskoczył. Początkowo. A, dobra, to później może powiem. Teraz skupię się na roślinach. Co jeszcze? Oprócz tego pełzacza. Co mnie jeszcze cieszy? Tutaj przy lotosie jest Alternatera Reineke Mini Red. I też chyba całkiem fajnie sobie radzi. Troszkę ją lotos przykrywa. Część sadzonek przykrywa lotos i tam jest troszkę gorzej, bo mniej światła dochodzi. Ale pozostałe sobie radzą świetnie. Mi się podoba. Dalej, Amania Bonsai tutaj z przodu, na pierwszym planie. I tak nie bardzo. Nie bardzo. Raz, że ona ma tu ciężko, bo ją na początku co chwila kirysy wykupywały. A bo to o kiryskach jeszcze powiem, bo to też jest pewna zmiana. Wykupywały ją kirysy i praktycznie codziennie musiałem tam jedną, dwie sadzonki na nowo włożyć. Ona, no gdzieniegdzie rośnie, gdzieniegdzie nie. Nie jest taki wzrost, jaki bym chciał, ale daje sobie radę na tyle, na ile potrafi, nie? I czwartą rośliną, którą kupiłem, słuchajcie, była Rotala Valicii. Ona jest. Natomiast jej zupełnie nie widać, bo te sadzonki w ogóle nie rosną. One dalej pozostały na poziomie 2-3, może tam przyrost centymetra przez ten miesiąc był, więc chyba ona tam sobie umrze, tym bardziej, że no już zaczynają powoli inne rośliny zasłaniać. Gdzie ona jest? Od tego pełzacza, między bakopem a pełzaczem, tam znaczy troszkę miejsca zrobiłem, a niestety nie wyszło. Tak liczyłem, że pójdzie w górę i sobie fajnie porośnie, nie? Pozostałe rośliny no troszkę poprzesadzałem. Pamiętacie, że tu z przodu była kępa lobeli. Lobelia poszła w tył, tam troszeczkę, część w lewy róg wsadziłem. Tutaj troszkę powiększyłem ilość Staurogyny lepens, z tyłu zabrałem te wszystkie gwiazdy wodne, one powsadzałem tutaj. No jakoś tam są. Jest jeszcze ta Ludwigia Red, ale ją teraz troszkę lotos tłumi. Ona powoli fajnie wychodzi w górę. Miała ciężkie tu życie, bo ona już była słaba po tym zaciemnieniu. Ja wsadziłem to, co zostało, kilka tych gałązek, ale tam widzę, zaczęła na początku kłaść się mocno, a teraz już powoli wybija w górę. Mam nadzieję, że wystartuje i pójdzie, będzie fajny kontrast na tle tego pełzacza. I tak to wygląda. Więcej z zielskiem się nie zmieniło. Natomiast to, co się zmieniło, tak jak mówiłem, wpuściłem kirysy, nie? Dlaczego? W ogóle, słuchajcie, jak wpuściłem kirysy, to przez 3 dni miałem mgłę w akwarium, nie? One tak zaczęły ryć ten piach, no zobaczcie teraz na pierwszym planie, właśnie przekopuję sobie, nie? Że mi się wszystko podniosło. Przy piasku jest tak, że to wszystko, co te szczątki roślin, resztki pokarmu, odchody ryb,
one lądują na wierzchu. I przy takim drobnym piasku, jak ja mam, to bardzo ciężko jest, żeby to przeszło głębiej w podłoże. To się po prostu tam nie schodzi i nie kumuluje. To jest na wierzchu, robi się taka warstwa. Ja miałem kiedyś taki problem, że się to zbrylało. Po prostu była taka bryła. Odmulać piasek jest ciężko, to już mówiłem w poprzednim filmie. Po prostu wybieracie ten piach razem z odmulaniem. I tak sobie wpadłem na pomysł, co z tym zrobić. No, wpuszczę kiryski. Tutaj były te cierniołoczki. W tej chwili już został tylko jeden. One, wiecie, cierniołoczki są bardzo płochliwe i bardzo ciężko. Znaczy, bardzo nisko w drabinie, że tak powiem, żywieniowej stoją. Ostatnio biorą pokarm. Ciężko je wykarmić. Ja bym musiał tutaj po zmroku wrzucać, ale przy gupikach, wiecie, jakie są gupiki. One wszędzie żarcie wyczują. One pobierają też z dna, więc tutaj no, był problem z wykarmieniem tych cierniołoczków. Błąd zrobiłem, tak? Łącząc te ryby. To nie jest ryba do gupików. Nie da rady po prostu. Nie jest w stanie się wyżywić przy takiej ilości gupików. No i pomyślałem sobie, żeby wziąć coś szybkiego, aktywnego, co będzie na dnie, i wpuściłem, słuchajcie, 9 kirysków. Spiżowych, takich klasycznych, jest 6 i 3 albinosy, nie? Dlaczego 3 albinosy? No bo, słuchaj, to jest, no czytałem, szukałem informacji o tych rybach, no spiżowe znałem, ale albinosy to wiecie, to różnie z nimi jest. Generalnie podaje się informację, że to jest ten sam gatunek, tylko po prostu albinotyczny, nie? Więc tutaj uznałem, że one będą czuły się jednak bardziej też stadnie z tymi zwykłymi kiryskami. Także jest ich 9, super się zachowują. Cały czas praktycznie gdzieś krążą po akwarium, coś robią, gdzieś buszują, coś się dzieje, nie? Co jeszcze z rybami? No słuchajcie, dzisiaj mam klęskę urodzaju. Dzisiaj mam klęskę urodzaju, 2 porody. Pamiętacie te małe gupiki, które mają już tam 2,5 tygodnia, które tam były w tym boksie? Dzisiaj im postawiłem baniaczek, udało mi się kupić na Eliksie po taniości 30-litrowe akwarium. Niech tam sobie dorastają, jak dojdą do takich rozmiarów, gdzie swobodnie tutaj będą mogły przyjmować pokarm wraz z innymi, to wlecą do tego akwarium. Natomiast wczoraj odłowiłem samicę do kotnika. Widzicie, kotnik jest przewieszony troszkę inaczej, bo chciałem lepiej obserwować ryby. Więc wczoraj odłowiłem samicę i dzisiaj już są młode. Tam z 15 sztuk naliczyłem, ale rodziła pierwszy raz, więc nie jest źle. I słuchajcie, platka. Widziałem dzisiaj małe platki i próbowałem je łapać, ale to jest niewykonalne w takim akwarium, nie? One, ja tylko włożyłem siatkę, zbliżyłem do niego siatkę, a on buchł w te krzaczory i jak ja, słuchajcie, z tej gwiazdy wodnej mam siatką taką 6x4 wyciągnąć, kurde, małą platkę. No nie jest to możliwe. Już przez chwilę zastanawiałem, czy nie wziąć wężyka i ich nie odsysać, no ale to też trochę rollcastera im zrobić. Stwierdziłem, że no trudno, nie przypilnowałem, zająłem się gupikiem zamiast platką, chociaż szczerze mówiąc, tą samicę chciałem już odłowić, słuchajcie, w sobotę. Chciałem ją w sobotę odłowić, ale jest skubana tak szybka, że mi zwiała. Ja ją łowiłem 2 godziny i co ja początkowo przez góry tam, co włożyłem siatkę, to ona gdzieś tam w te krzaki, a później już w ogóle nie wypływała. Odszedłem od akwarium, zająłem się czymś innym, poczekałem godzinkę, podchodzę do baniaka, mówię, no kurde, nie ma, nie? Aż się przestraszyłem, może wyskoczyła. Obejrzałem całe akwarium dookoła, no nie ma. Po zgaszeniu światła dopiero wypłynęła. Wziąłem latarkę, przyświeciłem. Mówię, jest, nie uciekła, jest. No ale wczoraj nie dopilnowałem, puściła młode. Gdzieś tam są. No szkoda, bo zależy mi na tych platkach, a niestety przeżywalność będzie znacznie mniejsza. To nawet nie tyle, że je ryby zjedzą, nie? Bo a po prostu nie dostaną się do żarcia. Tyle, co tam sobie glonu poskubią, bo na pewno jakiś glon jest. Także to. A, no i co jeszcze? Odłowiłem samicę bojownika.
bo to był predator, słuchajcie, na młode, nie? Ona, jak wisiał ten kotnik, ona go nie odstępowała. Ona z prawej, z lewej, byle szczelinę znaleźć, za ogon chwycić, wyciągnąć, nie? Więc odłowiłem, przerzuciłem ją do 112. Tam wprawdzie tam mi się mnożą molinezje, ale no molinezje są dużo większe i podejrzewam, że dadzą radę. W 112 też wrzuciłem trochę rogatka, więc te molinezje będą miały więcej troszkę możliwości ukrycia się. A ona tam sobie spokojnie da radę, ta jedna samiczka wojownika. Tutaj no, troszkę chciałbym tych młodych, szczerze mówiąc. Tutaj widzicie, dorastają, dorasta tam co nieco, ale różne są te małe głupiki, nie? A to jest dziwne, bo starałem się selekcjonować i ta dorosła młodzież nie zawsze spełnia moje oczekiwania. Ale no tak to już jest. Jak gdzieś tam jakiś gen pozostał i ten, to wychodzi w którymś pokoleniu, to raz, a dwa. Wiecie, jak jest w sklepach i hurtowniach, nie? One są trzymane w miksie zwykle hurtem, mało kto selekcjonuje. Ja tu mam praktycznie wszystko już, oprócz dwóch samic Gupika, to wszystkie są urodzone u mnie, ale no coś tam zawsze w genie pozostaje. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy, to akwarium. Tak jak mówiłem, radosne życie małych gupików w samotnym boksie niedługo się skończy, bo poczekam jeszcze, dam 3-4 dni tym maluchom, które się dziś urodziły, i też je tam przełowię. Będę też starał się wyłapać te małe platki, jeśli się pojawią gdzieś w toni wodnej i dam radę, nie? Oczywiście w 112 cały czas małe molinezje się pojawiają. Ale teraz rzuciłem im rogatka, to myślę, że nie będzie źle. No cóż, tyle chyba na dzisiaj. Moja 84. Piszcie, jak się podoba. Mi się podoba. Jakie wrażenia? Dziękuję wszystkim oglądającym. Dziękuję za komentarze, za subki, za łapki. Do zobaczenia. Hej.